Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj sobie porozmawiamy o modemach oraz routerach. A więc zaczynamy. Modem. Czym właściwie jest modem? Modem jest urządzeniem łączącym Twój komputer z siecią operatora ISP, czyli Twojego dostawcy internetu. Zgodnie z nazwą, głównym zadaniem modemu jest modulacja i demodulacja sygnału analogowego. Tak jak tutaj mamy na tym obrazku, modem to jest tak naprawdę jedno urządzenie, które składa się z dwóch innych urządzeń, czyli z modulatora oraz demodulatora. Modulator zamienia sygnał cyfrowy na analogowy, demodulator zamienia sygnał analogowy na cyfrowy. Na przykład po kablu koncentrycznym albo po kablu telefonicznym sygnał internetu jest przesyłany analogowo. No i trzeba ten sygnał zamienić na sygnał cyfrowy, który będzie rozumiany przez smartfony, komputery czy telewizory. Jak działa modem? Modem zamienia sygnał analogowy od strony operatora na sygnał cyfrowy i odwrotnie. Tak jak tutaj mamy na tym rysuneczku, kabel koncentryczny od operatora, po tym kabelku idzie sygnał w modulacji np. QAM64. Oczywiście kabelek jest wkręcony do portu coax. W modemie kablowym tutaj mamy modem ARIS 820S i dalej ten modem zamienia ten sygnał na sygnał cyfrowy już, czyli kod binarny, i kablem UTP są dostarczane do komputera bądź jakiegoś innego urządzenia typu np. router do klienta. Idziemy dalej, teraz router. Czym właściwie jest router? Router jest urządzeniem łączącym różne sieci komputerowe. Tak naprawdę router tworzy trasę z i do różnych urządzeń, które są podłączone do jego interfejsów fizycznych. I jak działa router? Mamy tutaj przedstawione to na tym obrazku. Jest to bardzo proste. Na początku mamy modem. Jest to akurat Cisco 3008, modem kablowy od operatora ISP. Modem nie pobiera adresacji IP, o czym trzeba pamiętać. Jest to przezroczyste urządzenie. I co robimy dalej? Idziemy z modemu kablowego kabelkiem UTP do portu WAN w routerze. Router pobiera publiczny adres IP z sieci operatora. Może oczywiście także pobierać adres prywatny, ale najczęściej jest to publiczny. Dobre sieci operatorskie zazwyczaj mają adresację publiczną, gorsze mają adresację prywatną, z którą mogą być później problemy. Lecimy dalej. Gdy już podłączymy kabel UTP do naszego routera, podłączamy kolejne kabelki, na przykład do telewizora, do komputera stacjonarnego. Oczywiście też kabelki UTP i router wtedy, jeżeli wykryje, że jest tutaj podłączone jakieś urządzenie, stara się z swojego serwera DHCP przyznać jakąś adresację tym urządzeniom. Oczywiście będzie to adresacja prywatna i przykładowo, jeżeli sobie obrócicie router, pod spodem macie taką naklejkę, jest tam bardzo często adres do panelu logowania w naszym routerze, na przykład adres 192.168.1.1, no to wtedy telewizor dostanie jakiś inny adres, na przykład 192.168.1.100. Komputer stacjonarny na przykład może dostać adres 101 i tak samo telefon może dostać adres 102, tyle że telefon korzysta już z innego interfejsu, jest to interfejs radiowy, Wi-Fi. I co tu jeszcze mogę o tym powiedzieć? O ile interfejsy tutaj na kabelku UTP są interfejsami typowo cyfrowymi, tutaj mamy tak naprawdę przesyłaną informację w kodzie binarnym, to jeżeli chodzi o interfejs radiowy, już tutaj bym się troszkę kłócił, bo w zasadzie interfejs radiowy jest też rodzajem interfejsu modemowego. Jakbyśmy się temu bliżej przyjrzeli, to zarówno smartfon, jak i router, jeżeli komunikujemy się radiowo, to jest ta komunikacja za pomocą jakiejś modulacji, na przykład QAM16, QAM64, w nowszych nadajnikach może to być QAM256. Zawsze jest tutaj wykorzystywana jakaś modulacja, więc tak naprawdę smartfon oraz router mają w sobie jeszcze takie małe modulatory, demodulatory, czyli w zasadzie mają w sobie wbudowane takie małe modemy radiowe, ale to jest taka tylko ciekawostka. Oczywiście interfejsy routera to są właśnie te interfejsy LANowe plus interfejs WANowy, który nam służy do komunikacji ze światem.
ale także interfejs radiowy jest także interfejsem fizycznym naszego routera. Router nadaje prywatny adres IP ze swojej wewnętrznej klasy. Każdemu urządzeniu trzeba o tym pamiętać. Router ma w sobie wbudowany serwer DHCP, no i on tam nadaje każdemu z urządzeń jakiś adres prywatny, który później jest trasowany na adres publiczny dalej w sieć. Tworzy on trasy do pobranego adresu publicznego. Oczywiście router pobiera adres publiczny. Modem nie ma tej zdolności, modem jest przeźroczysty. Także dzięki, do następnego odcinka. Cześć!